Po ukazaniu się Megamena ósemki zaczął się płacz. A to, że gra za łatwa, że nie umywa się do poprzednich części. A Capcom słuchał tych uwag z uwagą. I tak oto rzekł: wysłuchałem próśb i narzekań waszych. Oto zsyłam wam produkt, którego pragnęliście. Trzeba jednak bardzo uważać na to, o co się prosi. Oto bowiem oczom konsumentów okazała się najtrudniejsza, najbardziej diaboliczna i okrutna odsłona serii, która od tego dnia nawiedzała ich w nocnych koszmarach. Tak przynajmniej wyobrażam to sobie ja, bowiem po stosunkowo prostej ósemce na PlayStation wydany został Rokumanem do Forute. Pomimo tego, że mieliśmy już 98, gra pojawiła się na konsoli Super Famicom, tylko w Japonii. Światowej premiery doczekała się owa produkcja dopiero w latach 2002-2003, kiedy to przeniesiono ją na konsolę Game Boy Advance. Mamy w takim razie dwie wersje gry. Tego jednak najwyraźniej za mało, gdyż w tej odsłonie przygód dobrze nam znanego robocika do wyboru mamy aż dwie postacie. Uznałem, że to trochę za duży ciężar jak na barki jednego gracza. Tu, moi drodzy, do akcji wkracza Seversi. Jestem zapewne w większości znany, dlatego przedstawiał go nie będę. Widzicie, myk polegał będzie na tym, że będziemy kręcić tą serię równolegle. Ja z wersji na Game Boy Advance, on z tej samej na Super Famicoma, a postacie? Zresztą zobaczycie sami. Teraz wypadałoby wprowadzić odpowiedni nastrój. Ja spróbuję tego dokonać poprzez przytoczenie tekstu z amerykańskiej instrukcji do gry. Deklaracja zbrodni od złoczyńcy. Niespodziewana deklaracja została otrzymana od osoby, która przejęła bazę doktora Wily. Z wiadomości wynika, że jest nim King. King twierdzi, że każdy robot, który wykaże swą wyższość nad ludzką rasą, powinien władać światem. King grozi, że skradnie dane robotów z Muzeum Robotyki. Urzędnicy podchodzą do oświadczeń i gruźb z ogromną powagą. Mega Man i Bass zostali wysłani w celu zbadania tej sprawy. Koniec cytatu. Czyli mniej więcej chodzi o to, że King wykopał Wily'ego z jego fortecy i chce przejąć kontrolę nad światem, a Mega Man i Bass zjednoczyli siły, by go powstrzymać. Dlaczego robi to Mega Man jest dosyć oczywiste, dlaczego robi to Bass? No cóż, po pierwsze wykopali jego władcę z jego siedziby, po drugie mamy tutaj robota, który uważa się za najpotężniejszego robota świata, a Bass nie zgadza się z jego punktem widzenia. Jak jednak, wypadałoby zacząć odcinek, nieprawdaż? I w takim razie śmiało teraz powiedzieć mogę: hej, Wiruliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy W. Jak już wspomniałem, moja wersja jest wersją na Game Boya i wersją, pomimo tego, że anglojęzyczną, co mnie bardzo cieszy, to mimo wszystko troszeczkę gorszą. Dlaczego? Otóż przede wszystkim Game Boy ma znacznie mniejszy ekranik i bardzo często niesamowicie ciężko dostrzec jest, czy jakiś przeciwnik przypadkiem nie spadnie wam zaraz na głowę. Dlatego, że ekran był po prostu źle przeskalowany. I tutaj możemy grać albo Mega Manem, albo Bassem. Dosyć łatwo się domyślić, biorąc pod uwagę jak ta gra się nazywa, ale nie miałbym nic przeciwko możliwości gry Protomanem. Naprawdę. Zabawne, że dopiero w części 10 ktoś na to wpadł, no i może w dodatku do części 9 i tych wszystkich modach do poprzednich, ale mniejsza z tym. Możemy grać albo starym, dobrym, znanym Mega Manem, albo nową postacią Bassem. Przynajmniej nowo, jeśli chodzi o sterowanie. Można było niby jeszcze nim sterować w Mega Manie 7 w trybie dwuosobowym, którego jeszcze nie pokazałem, mam zamiar pokazać, ale tak czy siak, na sam początek weźmiemy Bassa. Bass potrafi dashować,
skakać podwójnie i używać karabinu, strzelając we wszystkich możliwych, czyli ogólnie 7 kierunkach. Widzicie? Podwójny skok. Coś, czego Mega Man nie posiada. Możliwość wykonania nie ślizgu po ziemi, a dasha, czyli... Jak przetłumaczyć dash? Wiecie co, nawet o... nie pomyślałem o tym przed nagraniem, jak mam tłumaczyć słowo dash. Naprawdę lubię znajdować tłumaczenia takich słów od polskie odpowiedniki, ale tutaj... skoro Mega Man wykonuje ślizg, to dash to będzie... Coś wymyślę w następnym odcinku, na razie to będzie dash. W takim razie możemy skakać podwójnie, możemy dashować, możemy używać karabinu. Jeżeli jednak używamy karabinu, nie możemy się base'em ruszać, widzicie? Zdemobilizowani. Co to za słowo? Nie możemy po prostu się ruszać, kiedy strzelamy, możemy za to wybierać kierunek wystrzału, widzicie? Oferuje nam to naprawdę całkiem nowe możliwości. Zupełnie inaczej gra się Mega Manem, a zupełnie inaczej base'em. Czy to jednak oznacza, że nie pokażę wam, jak gram Mega Manem w tym let's playu? Ho, nie! Nic bardziej mylnego. Otóż wyobraźcie sobie, że pierwszą planszę, a będzie to plansza treningowa, przejdę base'em. Następną planszę przejdę Mega Manem. Jeszcze następną base'em. Następną Mega Manem, etc., etc. I podobnie rzecz będzie się miała w przypadku Seversiego. On tą planszę przejdzie Mega Manem, następną base'em. Następną Mega Manem, jeszcze następną base'em. I myślę, że naprawdę nie muszę wam tego dłużej tłumaczyć. Coś, przedmiot, który przed chwilą podniosłem, był apteczką. Te natomiast są amunicjami, zbiornikami z amunicją. To oczywiście mały zbiornik z amunicją, to są duże zbiorniki z amunicją. Na razie jednak nie posiadamy żadnej dodatkowej broni. Tak więc możemy sobie darować ich podnoszenie. Jak również w tym odcinku nie będę mówił nic o przeciwnikach, albowiem absolutnie wszystkich przeciwników, prócz końcowego bossa, w tej planszy spotkamy w planszach innych. W tej wersji Mega Manu możemy również zbierać śrubki. Tak samo jak w Mega Manie 7 czy Mega Manie 8. W przeciwieństwie do 8 jednak, śrubki nie są ograniczone, ilość śrubek nie jest ograniczona, możemy więc podnieść je tak samo jak w 7 z pokonanych przez nas przeciwników. Warto jest również zaznaczyć, iż base nie potrafi naładować swojej ręcznej armatki. Właściwie jego ręczna armatka również troszeczkę inaczej się nazywa. Udoskonalona ręczna armatka Mega Mana nazywała się Mega Buster. Base ma chyba Base Buster, z tego co się orientuje. Będę jednak nazywał tą broń na potrzeby serii ręczną armatką, tak samo jak w przypadku Mega Mana. Więc ręcznej armatki Base'a nie da się naładować. Jeżeli trzymamy przycisk strzału, to wchodzimy w tryb ognia ciągłego. Po prostu. Nie musimy klikać prędko guzika strzału, aby w tą prędko strzelać. Mamy ogień ciągły. Jest to całkiem przyjemne. Jednak z drugiej strony... Fakt, iż nie możemy poruszać się podczas oddawania strzału, potrafi być trochę zwodniczy. Szczególnie może być zwodniczy dla osób, które przyzwyczaiły się do sposobu, w jaki steruje się Mega Manem. I tutaj mamy motyw rodem z Mega Mana 6, chyba z planszy Snowmana, czy Blizzardmana, gdzie tu musieliśmy, tak samo jak tutaj, poruszać się po łodzi podwodnej, która się to wynurzała, to podnosiła. Tutaj jednak zmienia się nie zanurzenie łodzi, a poziom wody. I chciałbym również powiedzieć, że base'em łatwiej się steruje, łatwiej się gra niż Mega Manem. Przede wszystkim potrafi on wykonywać podwójny skok, może dosięgnąć przeciwników bez względu na to, gdzie się znajdują. I jego pociski, kolejna różnica, nie przechodzą przez ściany. Pociski Mega Mana w każdej grze, i ta nie jest wyjątkiem, przechodzą przez ściany, pociski Base'a, jak widzicie, nie, rozbijają się o powierzchnię, jeżeli tylko w nią uderzą. Aczkolwiek jednak, przeciwnicy w tej grze są rozmieszczeni w taki sposób, że bardzo, ale to bardzo rzadko, wymagane jest od nas wykonanie strzału przez ściany. I
to, że nie możemy poruszać się zupełnie bejsem podczas wykonywania strzału, nie jest do końca prawdą. Widzicie, zawsze jeżeli chcemy się poruszać i strzelać jednocześnie, możemy po prostu podskoczyć. Gra oferuje nam taką możliwość, z której powinniście korzystać. I jeżeli nie graliście wcześniej w Mega Man X, to pragnę zaznaczyć, iż możecie wykorzystać swój dash w celu wykonania bardzo dalekiego skoku. A fakt, iż możecie wykonać skok podwójny, sprawia, że możecie wykaraskać się z niejednych tarapatów. Na przykład, kiedy przeciwnik strąci was do przepaści, możecie podskoczyć jeszcze raz, aby się uratować, widzicie? Jednak, w przeciwieństwie do X-a, nie możecie odbijać się od ściany. To też, jeżeli graliście w X-a z kolei, możecie mieć lekkie problemy z przyzwyczajeniem się do tego. Nie możecie odbijać się od ścian, nie próbujcie, wybijcie to sobie z głowy. Teraz jednak, z tym obrazem hot doga z Mega Mana 2, będziemy mieli pierwszą scenkę w grze. Tak, ponieważ tak samo jak w Mega Manie 7 wcześniej i w Mega Manie 8 później, mamy tutaj scenki. Oczywiście nie będzie tu żadnych przerywników filmowych, zważywszy na ograniczenia sprzętu, na którym gramy, ale tak czy siak jest nieźle. Protoman! Posunąłeś się za daleko, król. Będę go nazwał Kingiem, po prostu nie będę tłumaczył jego imienia. Albo będę? Nie będę. Nie pozwolę ci demolować Muzeum Robotów. Ściągnąłem... Czemu nie? Działa. Taki głos jest świetny. Ściągnąłem dane o wszystkich robotach bojowych. Teraz mogę stworzyć niepokonaną armię robotów. A z racji tego, że ty też jesteś robotem, kwalifikujesz się do tego, aby do niej dołączyć. A? Kolejny robak do zgniecenia? Nie jestem pewien, czy mówi teraz o Bejsie, czy o Protomenie, z racji tego, że zupełnie olał jego propozycję. Jestem pewien, że moje roboty zapewnią ci rozrywkę. Czekaj, królu! Cisza! I to ci... Au, nie wyszło, Protomenie! Teraz brat Megamana leży tutaj rozcięty w pół i fakt, że leży tutaj rozcięty w pół, jest absolutną bzdurą. Jeżeli jeszcze pamiętacie moją serię Zagrajmy w Breakman 3, to powinniście wiedzieć, iż Protoman zasilany jest rdzeniem nuklearnym. Ba, zasilany jest niestabilnym rdzeniem nuklearnym. Co oznacza, że powinien po takim ciosie po prostu eksplodować. Dlaczego to się nie stało? A licho wie tak naprawdę, może wszyscy zapomnieli o tym rdzeniu nuklearnym. Czy to jest robot, który zwie siebie królem? Tutaj specjalnie przetłumaczone. Co za żart! Wszyscy wiedzą, że to ja jestem najpotężniejszym robotem na świecie. Pokażę mu, kto zasługuje na miano króla. Doceniam twoją arogancję. Ale nie mam dla ciebie czasu. Pozwolę zielonemu diabłu się tobą zająć. I o nie! Zielony diabeł, tak samo jak w Mega Manie 8. Jest podobny do zielonego diabła z Mega Mana 1 i... żółtego diabła z Mega Mana 1 i żółtego diabła z Mega Mana 3, a to byli bardzo trudni bossowie. Ten jednak jest w planszy treningowej, łatwo więc się domyślić, że stosunkowo łatwo jest go pokonać. Jeżeli jednak gracie bejsem, walka jest wręcz banalna. Wystarczy, że będziecie stali w jednym miejscu i strzelali na ukos od czasu do czasu, unikając pocisku, które będzie wysyłał w waszym kierunku. I tyle! Te pociski możecie nawet niszczyć. Otrzymuje on ogromne obrażenia od waszej broni i... To był zielony diabeł z Mega Man & Bass! Jej! I w tej grze nie ma systemu haseł. O nie, możemy grę spokojnie zapisać bez obaw o to, że utracimy cokolwiek. Zapiszemy sobie na polu pierwszym. Tak, zapisałem wcześniej już tutaj grę. I mam nawet 15 śrubek. Całkiem nieźle.
Jak również warto jest zaznaczyć, iż Mega Man & Bass odchodzą od starego konwentu 8 plansz do wyboru, tudzież 4 plansz do wyboru, tak jak miało to miejsce w Mega Manie 7. Widzicie, tutaj mamy drzewko. Możemy z tej planszy treningowej przejść do jednej z 3 plansz i w zależności od tego, którą planszę przejdziemy, otworzą nam się różne ścieżki. Na razie jednak nie będę pokazywał dalszych plansz, ponieważ w lewym dolnym rogu ukaże się obrazek bossa, z którym możemy walczyć, a nie chcę wam zdradzać tej niesamowitej, jakże jestem pewien, ekscytującej niespodzianki. Coś, co jednak chcę wam pokazać, to to, iż nawet jeżeli wybierzemy sobie planszę, którą odwiedziliśmy wcześniej, nie mamy możliwości wyboru robota, którym gramy. Nie, nie. Bassa wybrałem sobie raz na zawsze. Wybrałem go sobie na początku, będę musiał przejść grę nim do końca. Ale zaraz, zaraz, Wirgriuszu, słyszę pytania. Jakim cudem w takim razie chcesz przejść następną planszę, wykorzystując Mega Mana? I w takim razie wiedzcie, że poświęcenie mojej serwersji jego nie zna granic, albowiem specjalnie dla was będziemy przechodzić tą grę dwukrotnie. Aha, niesamowite, nie prawdaż? W takim razie będę musiał zacząć grę od nowa, przejść tą planszę treningową Mega Manem i dopiero w następnej planszy, następną planszę nagrać, aby zrobić z tego odcinek. Wow. Dobra, tak czy siak jednak. Myślę, że to już wszystko, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Mega Man & Bass. I póki co, mogę powiedzieć... Jedyne, co mogę powiedzieć, to... Do usłyszenia w kolejnym... Trzymajcie się... Ale mnie nos zaczął kręcić. Trzymajcie się ciepło. Cześć, to pożegnanie mogłoby być lepsze. W takim razie... postarajmy się o lepsze pożegnanie. Dobrze. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek z serii Zagrajmy w Mega Man & Bass. W takim razie... Póki co jednak... Jezus Mary, po prostu cześć.